Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Leito, witam was w kolejnym odcinku z japońskiej wersji Dokkan Battle. Dzisiaj mam dla was serię, kilka po prostu fajnych newsów, nowości na japońskiej wersji. Myślę, że są dosyć znaczące i strasznie mi się podobają, także postanowiłem coś dla was nagrać z wersji japońskiej, żebyście po prostu wiedzieli, na co czekać na tym globalu. A więc tak, pojawiły się na Japońcu nowe animacje samonów, czyli samonujemy i są zupełnie nowe animacje. Zaraz wam to zademonstruję na tych banerach. Dostałem tutaj jakieś tikety, mam 8 samonów na takim banerku. Nie mam zielonego pojęcia, za co są te tikety, bo nie gram na Japońcu, ale się zalogowałem i będzie szansa na samonowanie, także za sekundkę wam to pokażę w praktyce, ale najpierw chciałem wam pokazać, jak to wygląda mniej więcej ogólnie, jakie to są animacje i tak dalej. Także już wam pokazuję tutaj cyk, internet. To wrzucałem na moją grupę Sajanie Leito, także takie newsy też, których często nie ma na filmach, wrzucam na grupę, także wszystkich zapraszam na Face'a Sajanie Leito. U góry macie link, bądź w opisie pod linkiem, w opisie pod filmem. Zostawcie też lajkę oczywiście. A więc tak, macie nowe animacje, może być Vegito Blue. Z tego co słyszałem, Vegito Blue jak się pojawia, czy ogólnie fuzja, nie wiem czy jest Gogeta, ale jak Vegito się pojawia, to chyba jest gwarantowana wtedy po prostu karta LR. Także takie jaja mogą być. Mamy God Goku pokazanego. Tutaj macie też kilka asetów, czyli obrazki po prostu. Lecący Goku, nowe aury i tak dalej, i tak dalej. Świniak widzicie, świniaka wcześniej nie było. Nowe po prostu zdjęcia, nowe bajery. I tutaj tak samo, Goku Kaioken. Znowu macie Super Vegito. Fuzja widzicie, Goku Vegeta. Nowe wybuchy i animacje i efekty. Także po prostu kosmos. I napis LR wyskakuje, taki legendary charakter is coming, czy coś takiego tutaj widzicie po prawej stronie. Także mega namieszali z samonami. I co jest jeszcze ciekawe, tutaj jeden z użytkowników na grupie też wstawił, u nas właśnie na Sejanie Leito, wstawił, że jest możliwość zrobić po prostu troll samona, czyli trollują nawet nas w samonach. Zobaczcie ten filmik i po prostu padniecie. Niby ma być jakaś gówniana karta i co się dzieje? Ekran się zmienia i wyskakuje karta LR. Także zobaczcie, jakie to są po prostu, jakie tu będą teraz troll samony na Japońcu możliwe. Po prostu to jest dla mnie kosmos. Wyskakuje jakaś paruwa RK czy SR karta i tu nagle się zmienia ekran i LR-kę dostajemy. To już jest w ogóle mistrzostwo świata. Także samony jeszcze bardziej będą oblegane teraz i jeszcze bardziej nieprzewidywalne, także to jest naprawdę super sprawa. Okej, ale co, wróćmy do samonów, zobaczmy jak to działa, spróbuję wam zademonstrować, sam nie wiem jak to wygląda. A więc tak, robimy najpierw tutaj samona, zobaczymy co tu leci w ogóle, zobaczymy te nowe animacje, jak to wygląda w praktyce. O, już widzicie, 5 postaci leci, nie ma żadnych podów. Nie ma tych stateczków, tylko 5 postaci leci. Zupełnie chyba nowy Goku, nowy dźwięk, inna animacja wszystkiego. SSJ3 też jest, ale nie wiem co te animacje ogólnie już oznaczają, także na razie wam nie powiem. Kiedy jest jakaś gwarancja, kiedy nie ma gwarancji. Nic, nie wiem czy to był na przykład baner gwarantowany SSR czy nie, ale nie mieliśmy jakiegoś mega bajeru, tak? Nie było SSJ3 czy coś takiego, a poleciała karta SSR, także to jest też ciekawe. Mówię, nie wiem co gwarantuje co, jaka animacja co gwarantuje, od czego są też te banery, bo nie śledzę Japońca, ale chciałem wam to wszystko zademonstrować. Także jeszcze 7 samonów sobie zrobimy. Okej, teraz mamy tylko 3 postacie. Ciekawe. 3 postacie i nie ma Rain. Przy okazji mega burza jest za oknem. SSJ tylko był chyba. Okej, SR jak widzicie. Teraz nic ciekawego. Mega burza jest u mnie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu z prądem i tak dalej. Czekajcie sekundkę. Okej, możemy kontynuować nasze samony. Musiałem zrobić malutkie cięcie. Widzicie, to jest dopiero cięcie z przyszłości. Wróciłem i nowa fryzurka, króciutko, nowa bluzka, także to jest dobre. Okej, w każdym razie wracamy do tych nowych animacji. Jak to wygląda, może jeszcze jakąś animację fajną, nową zobaczymy z tych, co wam wcześniej pokazałem na obrazkach. Na końcu filmu po samonach pokażę wam jeszcze nowy friend system, bo na Japońcu jest nowy system tych dobierania postaci, dobierania tych przyjaciół, gdzie możemy wybrać sobie praktycznie o wiele większą liczbę
postaci możemy sobie wybrać jako tego frienda naszego. Także w końcu na Japońcu można testować różne inne teamy i nie jest aż tak ciężko znaleźć jakiegoś tam potrzebnego lidera. Także nowy friend system też wam na końcu filmu pokażę, zaraz po tych samonach, jak sobie ogarniemy tutaj te wszystkie animacje. Przy okazji przypominam o zostawieniu lajka, jeżeli jesteście nowi, to subskrypcji oczywiście i wbijajcie na grupę na fejsie Sayanie Leito, gdzie mówię, dużo takich jakichś mniejszych informacji wrzucam, dyskusji różnych i tak dalej. Ostatnio też dyskutowaliśmy o Polsce i jej występie na mundialu i tak dalej, i tak dalej. Także serdecznie zapraszam. Dwa razy pod rząd mamy tego samego Gohana SR, także na razie nie było żadnej specjalnej animacji, jeżeli chodzi później, typu jakiś SSJ GAT, Kaioken, Fuzja czy coś, ale tutaj mamy co chwilę coś innego. To jest, myślę, coś w stylu tych stateczków, tych podów, co wcześniej spadały. Bodajże 6 czy 7 było max. Tutaj mieliśmy maksymalnie 5 chyba i wtedy poleciała karta SSR na początku, z tego co pamiętam. Także wychodzi na to, że na razie mieliśmy maksymalnie 5 ludzików, 5 osób lecących. Okej, znowu SR, także na razie to się sprawdza. Czym więcej tych ludzików, tym większa była szansa. Mamy jeszcze 3 próby, żeby zobaczyć jakąś inną animację. Ale szczerze powiedziawszy, naprawdę mi się to podoba, bo po pierwsze w końcu jest coś innego, a po drugie, o, może coś będzie, bo jest Rainbow. Po drugie, ta troll animacja, którą wam pokazywałem na filmiku na początku, to jest dla mnie kosmos, nie? Ma wypaść jakiś syf, a wypada nagle LR-ka. Ciekawe, czy tak samo jest w przypadku SSR zwykłych kart. Czy też mogą być takie po prostu zadymy, takie triki. O, mamy SSR, czyli było Rainbow, nie było 5 postaci, były chyba 4 postacie, ale był Rainbow, czyli tęczowy napis i mamy kolejną postać SSR, także Gotenks SSR, bardzo fajnie. Jeszcze mamy 2 próby na jakąś inną, nową animację. W ogóle co to jest? To też jest jakiegoś typu meteor chyba, nie? W ogóle ludzików nie było. I nie ma też Rainbow, także ciekawe, czy będzie wypas, czy R-ka, czyli najsłabiej. Zobaczymy. SR, okej. Okay. Ciekawe, czy w ogóle tu są R-ki. Nie wiem, czy mi wyleciała R-ka, czy nie. W każdym razie mamy ostatniego Samona. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Naprawdę, te nowe animacje świetnie mi się podobają, a już w ogóle jak trafimy... O, 5 znowu jest. Może być coś dobrego. Już w ogóle jak trafimy jakąś tą fuzję, czy Kaiokena, czy Goku Gat. Nie mam pojęcia jeszcze, kiedy to się pojawia, jakie są tutaj właściwości tego, kiedy jest co gwarantowane, ale animacje są świetne. I jeżeli chodzi, możecie też myśleć, kiedy to pojawi się na globalu. O, SR, fajnie. Intelligence Gotenks. Intelligence Goten, także bardzo fajnie. 3 SSR-ki wyłowiliśmy, jeżeli się nie mylę. Jeżeli chodzi o tą samą aktualizację, tutaj mamy te karty, już wam pokazuję. To, co poleciało, także Intelligence, tutaj karta Gotenks SSJ i SSJ trójka Goku poleciał. Jeżeli chodzi o tą aktualizację i co o niej myślę, kiedy będzie na globalu i tak dalej, bo możecie się zastanawiać. No jeżeli będą się trzymać tego, powiedzmy, standardowej odległości pomiędzy Japońcem a globalem, no to podejrzewam, że nie szybciej niż 2-3 miesiące i zobaczymy tą aktualizację. Chyba że Bandai, tak jak czasami robią, o wiele wcześniej coś wprowadzają, to może zrobią nam psikusa, super fajną rzecz i może to wprowadzą, powiedzmy, za 2 tygodnie na 3. rocznicę na globalu. Nie mam zielonego pojęcia. Bardziej bym obstawiał te 2 miesiące i więcej. Ale kto wie, może będą tak wielkoduszni i dla nas na globalu coś wstawią fajnego. I teraz wam jeszcze pokażę ten nowy friend system. Bierzemy byle jako misję, bo tu chodzi o wybór postaci. Mamy tam jakieś swoje postacie, oczywiście. Frienda do wyboru, lidera drugiego. Tutaj jest retry, czyli po prostu przelosowanie tych postaci. A tu jest nowy przycisk po prawej stronie na dole, jak widzicie. I możemy wybrać... Tu jest super, extreme, wszystkie typy i możemy też wybierać kategorie. Także weźmy sobie na przykład taki typ i extreme. I co nam pokaże? Fizycznych liderów extreme. Także tak to wygląda. Weźmy sobie na przykład takich. Mamy intelligence extreme, a weźmy sobie na przykład jakąś kategorię. Nie wiem, niech będzie, co to jest za kategoria. No nie pokazało postaci, ale weźmy sobie na przykład... Tutaj zobaczmy.
O! Już mamy jakieś postacie z kategorii. Nie wiem, jaka to jest kategoria, ale widzicie, kategoria jest pokazana. Zaznaczmy sobie może wszystkie kolorki i jeszcze jedną kategorię, cyk. Zobaczymy, czy coś nam wyskoczy. Jest. Są, to jest pewnie kategoria Fusion, tak? Czy coś takiego? Tak mi się zdaje. I widzicie, i pojawiają się postacie. Oczywiście, jeżeli macie wyższy poziom, to tutaj są lepsze postacie, także podejrzewam, że na moim głównym koncie na globalu o wiele lepsze by były postacie, większe poziomy i ich by było więcej, ale to tak to po prostu działa. Także jest nowy system na Japońcu wprowadzony, jeżeli chodzi o friend system, dobieranie tego drugiego lidera, także na pewno jest to lepsze, ale czy jest takie idealne, że możemy wybrać jaką kartę chcemy? Nie mam pojęcia, podejrzewam, że nie, ale na pewno jest dużo lepsze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobały te informacje. Jeżeli tak, to mówię. Wbijajcie lajki, subskrypcje. Lecimy powoli po 4000. 3000 były, teraz 4. Kto nie widział mojego filmu z okazji 3000 subskrypcji specjala, to zachęcam. Jest u mnie na kanale bodajże wcześniej, jeden wcześniejszy filmik, także możecie sobie zobaczyć. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.